pasek, zapałka i znowu będziemy palić studio. Prrr. Ma być lekko strawny. No bo jak to zgasić? Jabłocznoje. Pistolet, mamy problem. Sztuczny ogień. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj znowu jestem z moją mamą. Dzień dobry. Dzień dobry, wujemy was obie. Ja od razu tylko chciałabym zaznaczyć na samym wstępie, bo ja wiem jak wyglądam. Ja testowałam na kanale Beauty najgorętsze trendy 2021 z TikToka. Już część zmazałam, część została, więc chciałam tylko po prostu powiedzieć, że to nie jest tak, że sobie nagle wymyśliłam, że będę mieć plamy posłoneczne na twarzy, więc wszystko git, mam nadzieję, że zrozumiecie. A ja przyszłam właśnie z poligonu, widać jeszcze mam wypieki, a nie wiecie dlaczego, a zaraz wam powiem, jestem głodna. Z poligonu przyszłam, okej, okay, mama chce się bawić w aktorstwo, więc zawsze, że mama wróciła z poligonu i jak widzicie po tytule będziemy testować dzisiaj wojskowe racje żywnościowe rosyjskie. Zdrastwujcie, towaryści i druzja. I dokładnie to. Jak widzicie, mamy przed sobą tą rację żywnościową i ogólnie mama potrafi mówić po rosyjsku i czytać po rosyjsku. Ja nie potrafię w ogóle nic. Ogólnie na pewno wiem, że to jest racja żywnościowa taka raczej jednodaniowa, znaczy typu, że na przykład obiad. I jak myślisz, co może być w środku? Ja myślę, że musi być jakaś słonina. Może suszona, może jakaś, ale to jest taka podstawa energetyczna i w kuchni rosyjskiej zdaje się, że jak nie ma ziemniaków, to nie ma jedzenia. Ziemniaki, herbata i jakieś słonina, mięso. No. Ja bym powiedziała, że w puszce pewnie będzie jakieś mięso. No, no dobra, to otwórzmy się, przekonajmy. Ciekawe. A, jeszcze w ogóle zanim, no to tak wygląda naprzód. A tutaj z tyłu są wypisane jakieś rzeczy, ale nie mam pojęcia, co to są za rzeczy i nawet nie chcę wiedzieć. A no przeczytam razie... początek, co tu jest. Dobrze, początek. Drużba narodów, to już brzmi dumnie. Co to znaczy? Drużba przyjaźń narodów. A, o, przyjaźń narodów, dobrze, co to dalej? Jest firma, rozumiem, która to produkowała. Tak, tak. A to jest jakiś skrót, kochają to również i Szwajcarzy, skróty wszelkie wojskowe. No. OPRP. 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 Jednorazowy, to w nawiasie no. Nie wiem. Racjon, no to wiesz, racja. Pitania, jedzenia. Czyli pewnie racja rzeczywiście jeden ale... taki obiad na przykład, albo kolacja. No, ale dawaj, taki. Otwieraj, no, bo ja już jestem głodna. Znalazłam, że jest nacięcie nawet, czyli jest dla leworęcznych i praworęcznych. Okej, okay, proszę, ładnie zapakowane, nie powiem. Bardzo ładnie zapakowane, w pudełeczko kartonowe, ale wygląda mi to jak mało jedzenia trochę, nie? Bo ile się może zmieścić w tym? Nie. Patrzymy dalej, proszę bardzo. Okej. Okay. No, już wygląda to troszeczkę konkretniej. Wow. Są tu pewne rzeczy, których teraz na pierwszy rzut oka widzę i nie wiem czym są, ale pewnie jak będziemy wyjmować, to się przekonamy. Wyciągamy. Nie spodziewałam się, że to może być coś takiego. Powidlo jabłocznoje. Czyli innymi słowy, dżem jabłkowy chyba, tak? Jakieś powidło, być może, że jest taka konsystencja bardziej, taka jak marmelada. Okay. Czyli mamy jakiś dżemor. Kolejna rzecz, która jest... Ty, to są chyba herbaty, nie? Salfietka, to serwetka. A, ja myślałam, że to są herbaty, bo jakoś tak miękko to, wiecie, się trzymało i tak dalej. Dajesz dalej, co tam jest. Dobra, okej. Okay. Sugar. Myślę, że to jest sugar, jak nic, nawet napisane po angielsku, wszystko. Ale rosne. Jaki to jest w ogóle ten? To jest porcja takie jest, opakowanie. Porcja jest taka na pół litra herbaty. Tak, no przede wszystkim to jest aż 20 gram no, cukru. Cztery łyżeczki, myślę. To jest dużo. No. Chyba w żadnej innej racji żywnościowej nie było aż tyle cukru, w sensie takiej ilości, zwykle to jest taki mały, wiecie, taki a tutaj jest wielkie opakowanie cukru. Porcja to teraz max. A to yes. Tu chyba mamy herbatki, ale to, no to łatwo zgadnąć, bo... Jest ciasta? Właśnie padnie, chyba w torebce. Wydaje mi się, że to mimo wszystko jest w saszetce, ale tak jak się czuje pod palcami, to... Pokażij mnie. Pokażij mnie, pażąsta. Widzę, że teraz ja będę stroją polską, mam będzie stroją rosyjską, jeżeli chodzi o to. No i co? To są... Właśnie to jest chyba to, czego ja nie wiedziałam, co to jest na początku, ale to są zapałki z jakimś... A, bo to jest pasek. To jest pasek do odpalania tej zapałki. No to przecież zawsze to żołnierze obuta robili. Jezu, ale buta. Zobaczcie, jakie to jest dziwne, że te zapałki są takie grube tutaj. Ale to jest dziwne i to jest zapakowane jak leki. Salt.
To sol to i ja potrafię przeczytać. No więc jest solą. Zobaczcie, tak wygląda w papierowym opakowanku i mamy i po rosyjsku, i po angielsku napisane. Co tam dalej? Albo dobra, to ja wyciągnę teraz. Bo ty wyciągałaś. Ale ty z grubej i od razu takiej. No biorę to, co mam pod ręką. Okay, proszę no mnie nie oceniać. Ja bym powiedziała, że to jest pasztet, więc teraz dam tobie i powiedz, co tu jest napisane. Pomóc. Dlaczego ja chcę to czytać? Czaisz? Widziałam, ja zaczęłam to czytać, a jak cyrylica, to nie ta sama literka, co? A ja zaczęłam to czytać, jakby to był normalny ten. Proszę. Rezalnej z owościami? Z owocami? Owości, to są warzywa, taka propa. No to może pasztet z warzywami. A ja tutaj widzę coś, co jest w każdej racji żywnościowej zawsze, tylko w różnych ilościach. I są to krakersy. Tutaj są aż w dwóch paczkach. Proszę bardzo, jedna dla ciebie. Podejrzewam, że słone. Możliwe, że nawet z jakimś kminkiem czy czymś, chociaż ja bardzo nie lubię kminku. Ale ogólnie krakersy są fajne, bo pasują do wszystkiego. Poza tym mamy jakiś pasztecik, czy to warzywny, czy mięsny, więc to na pewno będzie pasowało. A ja marzyłam o takim naprawdę wojskowym chlebie. Takim ciemnym, czarnym, jak to kiedyś żołnierze mieli. A to takie krakersy, jakie teraz ale, mają dzieci, no. No to cię muszę zasmucić, ale teraz niestety we wszystkich racjach żywnościowych są krakersy, ale nie ma chleba. Ale to takie jest powietrze, wiesz, to nie... Nie daje energii. Ja nie wiem, jak oni to wyliczyli, sorki, ale... Halo, rosyjskie racje żywnościowe, mama ma uwagi. Okej, okay, tak. Jak to energetycznie ma pomóc? Przepraszam, to nadal jest rozmowa, przepraszam. To ma być lekkostrawne, okej, okay, rozumiem. Dobra, ja bym wolała chleb z miodem taki, o! To ja przejdę dalej, skoro ty chcesz chleb z miodem. O nie, ja już wiem, co to będzie oznaczało. Palnik? Nie, naprawdę? I ja tak powiedziałam sobie. To będzie oznaczało... Ja tak sobie powiedziałam, ale w to nie wierzyłam. No. Ale to będzie znaczyło, że będziemy spalały ogień w studio. Ja już to robiłam chyba ze 3 razy i na szczęście nie udało mi się spalić studio, ale raz prawie sobie spaliłam stół. Ale dawaj dalej, jeszcze tam coś jest. Coś dużego. Coś dużego i mam nadzieję, że to będzie coś pysznego. Żarkoje. Żarkoje? Czyli coś gorącego, ale co? No nie, żarkoje to jest trochę jak połączenie żarcie i jeść i to jest żarkoje. Tutaj, że coś jest po domowemu, po domaszniemu. No to żarcie domowe. Wypada z tego cyferka 1. I jeszcze mamy, bo była sól, więc teraz... Wykałaczka? Nie no, pieprz! Pieprz, była sól, to pieprz! A czy to jest jakaś zajawka? Wypiska i instrukcji. No, czyli jak to jeść. Ale to jest masakra, w ogóle słuchajcie, nigdy jeszcze nie było to na takim słabym papierze, że to jest jak pisane na maszynie. My się wydaje, że nie potrzebujemy instrukcji, co? Będziemy na intuicję. Okej. Okay. No dobra, a więc mamy tak, jeden ciepły posiłek, jeden jakiś tam pasztet konserwę, czyli to co mówiłam też. Mamy krakersiki. Deserek sól, będzie ta marmeladka. Pieprz, cukier. Dalej mamy herbatę, czyli to co mówię, że będzie czaj. I dalej mamy słodkie jabłka. Tutaj chusteczki, podpalacz i coś do podpalania. To co zwróciło moją uwagę, to, że tutaj nie ma żadnej czekolady, ani takiego batona energetycznego. Ani tu soczki były tam w innych paczkach. Takie energetyzujące z witaminkami, z czymś tam takie. A no, tutaj nie ma żadnych witaminek. Mikroelementy, które potrzebne są przy wysokim wysiłku. A tu pij czarną herbatę, bo jesteś w Rosji. A to dlatego tyle cukru. To jest power. Bo to jest do herbatki. Power w proszku. W takim razie wydaje mi się, że najlepiej będzie zacząć od podgrzania tego jedzenia, bo to się około 10-15 minut podgrzewa i w tym czasie możemy wyjąć resztę tych rzeczy. Czyli musimy zacząć od rozpalenia ognia. Ja już to kiedyś robiłam, ale nie akurat w tym konkretnym wydaniu, bo to jest trochę inny podpalacz jakby. Na pewno jest ta pastylka taka, wygląda ona w ten sposób i tą pastylkę się jakby podpala. I jest też to, tylko to się jakoś składało. Ja bym to tak zrobiła. Dobrze, to jest to na tak zwanego rycerza, ale aczkolwiek... Na rycerza? Ale to wcale nie jest jeszcze tak dobrze, bo może on jest za nisko i teraz płomień oczywiście nam zgasza. Czyli jednak to miało być te tak, do góry? Te szpice muszą być do góry, bo musi być przecież przestrzeń, żeby płomień dało. Patrz, i widzisz, nie czytałyśmy instrukcji i teraz mamy, tylko jak to będzie stać na takich szpicach, tak? No, ale teraz nie przydusi płomienia, przecież inaczej to by było nie halo. Wojskowa mama Jaga. Dobra, wydaje mi się, że tego nawet nie trzeba chyba otwierać, tylko można to podpalić, to się samo podpali, nie? No nie wiem, ja użyję ich tutaj super magicznych zapałek. Wyjmę jedną zapałkę. Ale ona jest śmieszna. Obczajcie to, jaki grubas. Pasek, zapałka i znowu będziemy palić studio. Tak, ja będę... O!
Jezu, ty, to się to szybko jest... podpaliło, to są sztuczne ognie! To jak sztuczny ogień, autentyko, no o, 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 a, jak... a dlaczego nie podpalasz? Nie wiem, bo panikuję trochę. Ale o, postaw to na palniku, czekaj, na podłodze. Mówiłam, połóż na tym. Ale autentycznie, to są, to dokładnie nie, się pali jak sztuczne ognie. Dokładnie. To jednak może trzeba to zdjąć z tego. Wydaje mi się, że na tym bym położyła po prostu tą zapałkę i ten papier by się od tego zajął. Dobra, zdajmy na wszelki wypadek, bo tutaj nie poszło to jakoś mega szybko. No więc palimy. No, a połóż? Ale to jest dziwne. Ty, a może to trzeba w ogóle wyjąć z tego, bo przecież to jest plastik. Co ty na to, żeby wyjąć to z tego, bo to jest w plastiku i nam się potem będzie plastik palił. Pali się już? Tak. Tak? Może ja to... jeszcze nie? No, nie, pali się. To, ja to muszę wysypać w takim razie. Tylko czy nam nie zgaśnie to? Zgaśnie? Zgasło! Nie czytajmy instrukcji, bo po co? Instrukcje są dla lamusu. Dwie minuty później, Houston, mamy problem. Pójdę po alternatywne źródła ognia. Alternatywne źródło ognia. Ja. Nie, jak to słabo, właśnie tak słabo coś. Ogniskiem jedzie. Nie, ale to da radę. Da radę, tylko musi się zacząć palić całe najlepiej. Boczek się zajął. No, pali się. Będzie zaraz. No, chyba się w miarę zajęło. Mamy znowu ogień w studio, więc teraz czas położyć na to jedzonko. Ta-da! Jak patrzymy, czy to działa. Pali się, to siedzi na górze, więc trzeba pewnie temu dać znowu z 10-15 minut. Ja sobie ustawię odliczanie, że co najmniej 10 minut musi się tutaj gotować. No to strasznie się gotuje, tak, bym powiedziała. Ale to każde się tak gotuje. Ja już się zdążyłam przyzwyczaić, na początku mnie to bardzo niepokoiło, a teraz już wiem, że to się po prostu gotuje. No daje dobre połowy, nie powiem. No, to tak rośnie bardzo, nie? No puchnie, puchnie, dokładnie. Puchnie na maksa. Żeby nie wybuchło, wiesz, także tego. Żeby nie wybuchło. A to już się otworzyło. Samo już się otworzyło? Dobra, jest okej. Okay. Może ja to nabiję. A może ona mocno się gotuje. No. Tak, akurat to jest ta jedyna racja, której nie czytam instrukcji, chociaż w chińskiej też nie było instrukcji, ale tu przynajmniej już mamy ujście jakiegoś... To proszę nie palić. Zajęło to niecałe 5 minut, żeby to było w takim stanie, a zwykle te rzeczy się podgrzewają tak, nie wiem, 10 minut, 12. Okej, dobra, chyba trzeba to zgasić, bo to spada. To zaczyna spadać. Jak to zgasić? Mamo, jak to zgasić? Myślę, że po prostu zdjąć, co? No. Kryzys zażegnany. Ja już mam kolory, zobacz jakie. Ogień wyniesiony. Drugie danie nas czeka, więc w takim razie zaczęłabym od herbaty, bo mamy już gorącą wodę. Teraz ty mówisz, że to rebeczka, a ja mówię, że listeczki, czy obie? O, to ja przegrałam. No, pachnie taką chamską, czarną herbatą. Okej, okay, takie... no ale jest konkretna. No tak, tak, no wiesz, taka... A już myślałam, że taka będzie, wiesz, listeczkowa. No zostawimy to, żeby się zaparzyło pewnie tak z 5 minut. Nie. I w tym czasie wyciągnijmy suche rzeczy. No, tu masz jedną porcję. Tak, krakersy. Ja otworzę tylko jedną, bo to jest dobra, to samo, więc no, bez sensu dwa. Przecier? Patrzą jak takie zwykłe pszenne herbatniki. Chyba nie mają tutaj żadnego... kminku. Wyglądają w ten sposób, takie ło. A ty co, ty już otworzyłaś. Pachnie jak przecier warzywny. O, ciekawe. Czyli tak jak to by było, a ja byłam pewna, że to będzie mięsko. To chyba jest taki, wiecie, jakby warzywny przecier. Przecier. No, takie ten. No ale dobra, warzywny. Czyli to są dwie rzeczy. Ha. Teraz jeszcze mamy dżemor. I jups. To było moje picie, nieważne. To wylej to do miseczki. Jak to wylej, kiedy to jest... No to wyciśnij. Wiesz, marmolada. No to wyciśnij. Okej, okay. Wyciskam. Niepotrzebnie otworzyłam może po całości. To by miało łatwiej tutaj, wiesz... O Jezu, jakie to jest gęste. No mówiłam, że to taka marmelada jest, taka... Czy my mamy marmoladę jabłkową? Kiedyś, słuchaj, to się sprzedawało dżem z takich dużych metalowych puszek. I to właśnie była taka konsystencja, dokładnie. Wygląda to w ten sposób, jest takie bardzo ciemne i bardzo gęste i bardzo klejące. Teraz mamy jeszcze cukier, sól i pieprz oczywiście, więc to jak się nam do czegoś przyda. I teraz tutaj jest jeszcze ta herbata. Taka mocna to ona nie jest. No właśnie nie jest, a tu jest wody na dwie filiżanki. To niech to jeszcze stoi w takim razie. A my spróbujmy, to jest deser, więc zostawiam to na później. My zacznijmy sobie od krakerów. Nie, ślimka cieknie. I może tak, spróbujmy najpierw samego krakera. Krakersa, potem samego tego, a potem krakersa z tym. Pachnie niczym. No.
O, i smakuje niczym. I smakuje niczym. O Jezu, to jest chyba jeden... Nie ma. On nic nie ma. To jest jeden z gorszych krakersów, jakie jadłam. Jak papier, jak tektura. Nie smakuje mi, taki sam się mi nie smakuje. Ale jeszcze chcę zobaczyć w takim razie te... O! Wow, to naprawdę warzywka. To jest po prostu Piure warzywne. Piure! Więc proszę bardzo, tu jest piure warzywne. Ale widać jakiś taki, o, kawałek papryki na przykład. Aha, jest. No, jest coś takiego. Ale ogólnie pachnie bardzo ładnie. Nie wiem, w sensie tak super, no mnie naprawdę papryka. Szynka leci po prostu, to znaczy, że jest przyprawione jakoś fajnie. Właśnie ja nie wiem, czy jest sobie przyprawione. Dużo sobie obiecuję po tym. Mi się wydaje, że to bardziej pachnie jak po prostu gotowane warzywa, ale ładnie bardzo. Dobra, bardzo dobrze. No nie. No nie. Ale jak się doprawi, to myślę, że jest okej, okay, spoko. Jest tu sporo selera, którego ja nie lubię. Mamy sól. Dla mnie to, co tutaj jest w warzywach, jest super. Tylko, że właśnie nie ma tego... Przypraw nie ma. No właśnie, ja tak też myślałam, że może być niedoprawione. Mhm. Skoro krakersy takie są, to i to mogło być takie mało doprawione. Ale kto na froncie, papryka fajnie. Gdzieś tam bierze sól i piep, no to już musi być jeszcze gotowe. Tak, jeszcze sobie przyprawia, czy mam dosyć już tego pieprzyku? Jeszcze troszeczkę może. Halo. Ja przepraszam, ale muszę się napić, muszę popić, więc mimo tego, że herbata się może nie zrobiła do końca, to i tak ją naleję. Ja sobie przepiję. Jezu, jaka lura. Serio, tutaj po prostu nic nie czuć. Nie ma zapachu, smaku prawie też nie ma. Jak gdyby co, w Rosji lubią bezsmakowe rzeczy? Też to czujesz, nie, no, że nie ciepła czujesz? Woda, no, po prostu. Z takim delikatnym aromatem nie. Czegoś. Nie. To jest najsłabsza herbata, jaką piłam w życiu. Ja nie wiem. Do jednego posiłku zobacz, ile płynu musisz mieć, żeby... Dobra, próbuję z krakersem. No właśnie, teraz też z krakersem spróbuję. Rzadki przecier pomidorowy, no. No. Krakersowi to dodało, a przecier się nie zmienił. Powiedziałabym, że krakersy od 1 do 5 to dla mnie 1 w smaku. Z przecierem 3, no. A z przecierem, no właśnie, załóżmy, że koło 3. A sam ten przecier bym powiedziała, że 3, bo fajnie, że są warzywka i tak dalej, więc to jest spoko, ale nie ma jakiegoś super smaku. No ale mam nadzieję, że ciepłe jedzonko będzie o wiele lepsze, bo jak nie, to ja tutaj... Mocno rzadkie to jest, tak wywalam. No, tak dużo wody. Za rzadkie to. Na tym bym nie przeżyła 2 godziny i już bym była głodna, sorry, no. To prawda, ale ja już... Tego w góry na pewno nie wezmę. Czego? No takiego zestawu. Tego, no tak, no nie, no, warzywka, tak. No jakby co? Tu był pasztet, słuchajcie, to wtedy okej. No, okay. No, dokładnie. Bo jakby krakers z pasztetem, spoko, fajnie, mięcho, ciężko, siedzi długo na żołądku, jedziemy. Ale takie delikatne warzywka, no jeżeli chodzi o armię, słabo. Na przykład ja chętnie bym coś takiego jadła tak po prostu, jakby smaczniejsze, ale do armii... Przegryzka, no ale właśnie. Tak. No to teraz... Żołnierz, abym tym nie wykarmiła. Zobaczmy, co jest w głównym daniu. Powinno być mięsko i... Ale aluminiowe to jest porządnie. A mimo to popatrz, jakie ciśnienie było, jak to się gotowało, nie? No może zabaw widzów jakąś historię. O, o udało idzie, się. Idzie. Chciałam powiedzieć, że to trochę trwa, więc zabaw. O, to... Szykuję broń to. Ja się już ataku. Tego boję. To jest straszne. W sensie, no to wygląda bardzo źle. Chyba gulasz. Znowu najgorzej do tej pory. Mielonka. Chciałam tylko powiedzieć, że wygląda to obrzydliwie. W sensie jest to taka jakaś zbitka mięsa z sosem. Pachnie całkiem nieźle. Tylko pytanie, czy znowu będziemy musiały użyć soli i pieprzu? Myślę, że tak. No dobra, spróbujmy. Zanurzmy widelec. No pachnie ładnie. Ale wygląda to właśnie jak mięso taka... jak w takim sosie, jak nie wiem, czy to... Jeszcze tak. Ale są ziemniaki! Jest ziemniak! Patrz! Ziemniak! Ale zobacz, to jest kawałek prawdziwego mięsa według mnie. A mi się wydaje, że znalazłam ziemniaka, że to jest ziemniak. No. Więc sprawdźmy. Okej. Okay. No, to jest w porządku. Nie jest złe. I to rzeczywiście był ziemniak, tylko bardzo rozgotowany. Ale mięsko całkiem spoko. Mięsko soli nie muszę dodawać. Może pieprz. To jest już doprawione. To, tak. To ma sens, to ma smak. No, powiem wam. I o, patrz, z krakersem. No, z krakersem. Ale tak sporo jeszcze tych warzywek do tego naokoło. Ej, z krakersem spoko. Jaki duży kawał ziemniora, zobaczcie tu. No nie mów, to jest ziemnior? No. No to gdzie to mięso? Taki tak tylko wydaje, że... kawałeczek? No patrz. Chyba tu jest jednak więcej warzyw. Zobacz, znowu ziemnior. Nie. No dobre. To bym jadła. To słuchaj, to jest dobre. W górę gdzieś wziąć. To bym mogła wziąć tam. Razem z warzywami i bardzo dobra. Ale temu bym dała chyba nawet 5 albo 4,5. Bo jest naprawdę takie, że spokojnie mogłabym całą puszkę opędzlować i byłoby...
Ale herbata, a właśnie, zobaczę teraz, jest trochę intensywniejsza. I popatrz, po 5 minutach grzania to jest naprawdę bardzo fajne, no. Ciepłe, nie parzy, ale jest bardzo dobrze zagrzane. A herbata jest minimalnie bardziej intensywna, ale minimalnie, że nadal bym ją nazwała lurą. Pojedzone ogólnie było na tyle dobre, że zjadłyśmy całe, więc uważam, że to jest bardzo dobry wyznacznik tego. I teraz został nam deserek, no i cukier. Może ta herbata ma smakować cukrem. A, może ona będzie z cukrem lepsza, chociaż ja nie lubię herbaty z cukrem. Tak, wiesz, ulepek dokładnie jakbyś wzięła. No nie, nie. Dam to... tobie trochę. Co, spróbować jak cukier smakuje w cukrze? Nie, no to herbata z cukrem. Herbata z cukrem, ja też sobie trochę wsypię. Normalny biały cukier. No tak, ale może ta herbata będzie o wiele lepsza, jak dodamy do niej cukru. Wiesz co chodzi? Może to tak powinno myślisz być. Myślisz aromatyczny ten cukier? Nie wiem, co ja myślę teraz już, ja no po prostu okej, no trochę teraz pachnie herbatą. Ale to dlatego, że dolałaś tej już dłużej parzącej się herbaty. Walory smakowe? Nope. Nie. Nie. No jakby nie poprawiło się, ale próbowałam. Został nam deserek i pomyślałam, że też spoko będzie go spróbować z tymi herbatnikami, skoro one nie mają smaku, to może to też im pomoże. Więc proszę bardzo, spróbujmy marmelady samej. Ona jest bardzo ciemna. Pachnie bardzo słodko. Pachnie fajnie. To jest koncentrat owocu. Ale tak to... długo odparowywane, że jest konsystencja jednego takiego kremu. Ale jakby. Na pewno to jest z cukrem, z masą cukru. No mówisz odparowywany owoc, to tak jakby to zdrowe było, mówisz. Wiesz, może jakby to były morele, to może i tak by było. Okej. Okay. Powiem ci, że i tej marmoladzie to pomaga, i temu herbatnikowi to pomaga. Bo herbatnik ma smak, a marmolada jest mniej słodka. A dla mnie to jest wspomnienie dzieciństwa. Tak? No, ale to lubię to, kocham to. Niech. No dla mnie jest to coś nowego, ale właśnie z herbatnikiem bardzo mi smakuje. O wiele bardziej niż warzywka z herbatnikiem. Więc ja bym temu połączeniu dała 4, a oddzielnie no to ta marmolada 1 i to 1. Więc niesamowite, jak się połączy dwie jedynki, wychodzi nagle 4. Co to za matematyka? Nie wiem. Nie no, marmelada jest spokojnie na 4. A, to co mi dałem? Wiem, że taką marmeladę to się kupowało jeszcze tak, że się kroiło. A, była taka sztywna. Tak. Ale to w Kolumbii nadal się sprzedaje taką, w blokach. Okay. No powiem ci, że to jest spoko. Na bardzo spoko. Po tym obiadku tak wjechało. Możesz sobie dokończyć, skoro taki twój smak. Takiego teraz nie kupisz. W Rosji. To jest to. Cieszymy się. Ja sobie teraz użyję tej chusteczki, bo się obkleiłam tym dżemem. Ona jest bardzo mało wilgotna, aczkolwiek wilgotna. Więc zmyje mi ten dżemor na pewno. To przecież był dezynfekcjonny. Nie pachnie żadnym alkoholem ani czym takim. Co? Ale my żeśmy zrobiły gafę. Co? Toż przecież trzeba najpierw byłoby dezynfekować ręce, zanim jadłyśmy. Ale w domu mam mydło i myłam ręce przed nagraniem, a teraz mam ręce w marmoladzie. No dobra. Podsumowując, na pewno rosyjska racja była dla mnie o wiele przecież chińska. Jak nie widzieliście chińskiej, to zapraszam tu. Ale należała do jednych ze słabszych racji. To były takie rozczarowania. Jedyne co to właśnie na koniec ten obiad takie, o okej, w końcu coś co można zjeść. No i ta marmolada taka, o okej, coś słodkiego, też całkiem fajne, ale wiecie, nie było takiego, ale to dobre, ale bym to piła, ale bym to jadła. No. A więc dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że podobał się wam ten test razem z mamą. Dajcie jej dużo miłości w komentarzach i widzimy się na tym kanale w następną środę, a na kanale Beauty następny piątek. Dzięki piękne i do zobaczenia, pa pa! Do swidania! Do swidania! Cześć!